Cześć, tu Borg. Jenwiks. Retrogralnia, a dzisiaj test chińskiego Pegasusa. Dotarł do nas chiński Pegasus. Prosto z Chin. Prosto z Chin. Przed 4 tygodnie, czyli całkiem krótko. Jak na chińską polską pocztę. Z zewnątrz wygląda jak Tom Sonic. Jak taki Pegasus typu Tom Sonic, czy ten taki normalny Pegasusik. I co? Działa. No i nic, no dobrze. Plastik. Plastik. Plastik w rozporządzeniu się nie uginę. Ja tutaj robię za człowieka z zewnątrz, nie widziałem tego. Widzę to tak jak wy pierwszy raz. Także robię za człowieka z zewnątrz, będziemy to testować za chwilkę. Plastik się nie ugina. No to ma taki dość ciekawy różowy jakby odcień. Nie wiem, czy coś wciekło do formy, ale no, wygląda całkiem fajnie. Kolorystycznie, zupełnie nieźle. Do tego są zarąbiste pady, a też takie typowe. Takie typowe, jak Pegasus, mogły być trochę cięższe. No. Ale no, nie skrzypią jakoś bardzo, guziki. No cóż, no wchodzą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w graniu i po graniu. Ale Pegasus się pogłosił. Oczywiście Chińczycy dostarczają uniwersalną wtyczkę. Trzeba było zaznaczyć, z jakiego się kraju pochodzi, żeby dostarczyli przejściówkę. Dostarczyli taką fajną travel przejściówkę, właściwie z wszystkiego na wszystkie. Tylko Wo, Zong. Nie ma dziurki od tego. Od bolca. Nie pasuje do większości z gwiazdek. Dzięki czemu zupełnie nie pasuje, ale od czego są nasze uniwersalne zasilacze, które używamy od 5 lat, wielonapięciowe, jest podłączony. Przynajmniej wiemy, że to nam się nie spali. Tak jest. Reszta nie wiadomo, to może się okazać crash test, tak. Nie wiem czy wiecie. To nie wiadomo, czy to dotrwa do końca testu. No, tego typu nasze poprzednie zakupy zawsze się jarały. No tak. PlayStationy, PlayStation. Tak, tak. Po raz kolejny wytoczymy przykład, jak PlayStation spajczył się na DKIG w Łodzi. Rozszedł się dym, amigowcy spanikowani zaczęli obwąchiwać swoje sprzęty. Na szczęście to tylko Pegasus. Ale dlaczego wybrałem ten akurat model? Wybrałem go dlatego, że on miał mieć 3 cartridge. Wow, 3 cartridge. Cartridge. 400 chińskich znaczków w jednym. Cartridge. 100 chińskich znaczków w jednym. Cartridge. 340 chińskich znaczków w jednym. A ku mojemu. Podnosimy stawkę? A tu po mojemu szoku okazało się, że jeszcze jest jeden cartridge. Z tajemniczą zawartością. Słoneczko i ludziki z Maria. I grzybki, które chyba grają w pokera albo coś tak, takiego. Oraz czołg, który rozjeżdża księżniczkę w jednym. Zobaczymy, co to jest. Mhm. Klapka jak klapka. Panie, podoba mi się logo tego czegoś. Nie wiem, czego to jest logo, ale są w nim dwie takie rękawice bokserskie. Nie mam pojęcia, co to oznacza. Nie wiem, co znaczą te znaczki. Ciekawe, czy Google by to przetłumaczył. Może później spróbujemy. Spróbujemy. Weźmy może ten taki niespodziewany cartridge. Tak? Nie, Boże. Tak. No, z przodu. A niech to byłoby niezapadło. Chyba by się nie zwarło, nic by to wie. Power. Wow. No i obraz będzie całkiem nie najgorszy. Ty masz numer 1? Wow. Ja mam numer 1, to jest ten Alpha. Night Arrow, Jewelry, Loadrunner, to znamy. Puśćmy może coś czego. Jak jeden race. Ile tam tych gier? 180 jest. No właśnie. Zobacz uczciwie. 40... Nie, ale to są te. To jest cartridge typu nieprawdziwe 180. Kade of Legend już widziałem w kółku, tak, te same nazwy. Tak, numerki się powtarzają. Niestety. Także tu ich jest tak naprawdę 4? Jewelry. 9. No i jeszcze coś koło tego. No pewnie coś jeszcze. Star Luster. Nie wiem, czym jest Star Luster. Włączmy może Star Luster, no, czemu nie? Start. Na razie jest całkiem dobry obraz. Gra ma training, to musi być jakaś... Command i Adventure. Przy okazji, aha, Select, widzicie. Adventure, chłopie. Kurczę, ja się boję tego. Wow! Simulator! Ej, niezłe. Ale włoskie. Coś tu się nawet pojawia, nawet po angielsku. Mission, słabo widać. Destroy enemies and defend the universe. Cały? Coś tu ode mnie za dużo wymaga. Wow. Na razie... Wybierasz jakby chyba cel, co? Destination. Ej, ty tak wybierasz jak styl. Jest pauza. A, B pewnie, a szczerze. Co się dzieje? Nie wiem co. A, wchodzisz na przestrzeń. Czy aby wejdę? Ty, powiem ci, że nie spodziewałem się w klonie tak naprawdę Nessa, czegoś takiego. No dobrze, chciałbym jeszcze pokontrolować tę maszynę. Teraz pewnie wychodzi z nas przestrzeni okay, i wyszłem. Ej! A na Commodore była taka gra, tylko nie pamiętam jak się nazywała. Zupełnie podobnie. Ta gra wygląda zaskakująco dobrze. Zobaczmy, spróbuję znaleźć jakiegoś wroga. Widzę na dole. Jest! Wow. X-Wing! Bierz go! No drugi! Ej, no fajne, płynne to całkiem. Kurczę! Podoba mi się to. Wow, Star Luster. Aha, zdjąłem obu, widzisz? Tam jest pewnie kilka układów, trzeba je zczyścić i poczekać na efekty. No nie najgorzej. Dobra, nie gramy może za długo, bo tak. Za chwilę utkniemy. Jest takie fajne gra, ma potęgę. Bardzo fajnie płynnie latają te sprite. To jest takie, że się kontroluje ten. Zobacz jak fajnie widać zwrot, jak już cały ekran przez cały kokpit.
bo zawsze na zewnątrz gierę, to może twoja kolej. Coś? Duel to chyba kiedyś mi się wydaje, widzieliśmy, Race to Race. Cage of Legend. Czy będzie tam Johnny Cage of Legend? Na razie wygląda jak Disney. Po zagranicznemu tam jest. Wow! Anime! Lecimy! Lecimy! A, uważaj, ninja! Jakaś ninja! Porwała mi. Jakaś inna. Jakieś samuraje. Nie, że dla wszystkich shurikenów. Wow! No tak. Leży, no, a ty też. No bo powinienem się uchylić. Mhm. Ja z tych gier co padasz po jednym ciosie? Chyba tak. O, leży. Sprzeciwnik też. Wow! Burza idzie. No, czy nam burza. Tamto drzewo jest... Kurczę, to unikać trzeba tych cholernych ninjów. Ale leży. Wow! Wow! Jak ktoś to zrobił? Wow! Jesteś... Tak powiedziałbym trochę filmowo, jak filmowy ten. Jak tym, czy czerwony tygrysie. Tak, jak tym smoku. Wow. Dobra. Jakaś masta. Jest tam, to on. Ej, nawet się nie cofnął do początku. Cofnął tu troszkę. On może rzucać szuki na ale nie można zmieniać kierunku tego. Jest, leży. Nie można kierunku lotu zmieniać podczas lotu, natomiast można zmieniać kierunek strzelania tych. Pocisków. Pocisków. Coraz więcej jest przeciwników. Nie wiem, że. To są czasem jakieś rzeczy do zbierania. Nie przeważyłem. No przez chwilę właśnie była jakaś taka kulka, ale to mógł być artefakt. Wow! W sensie jak gin! Dobra gierka. Dobra, tylko na razie monoton, ale mam nadzieję, że ten poziom się zmieni później. Przeciwników przybyła, więc... Dobra. Zajrzyjmy. Nic nie da, na trudno. Zajrzyjmy może do 400 w jednym. Zobaczmy. Power off. Powerów. Nie ma tego, nie ma wyrzutu. Nie ma wyrzutni. A całkiem przyjemnie wychodzi. Wyrzutnia to tak nie jest zaczyna, jak długo wytrzyma to złącze krawędziowe. Wyrzutnia. Wow. 400 w jednym? 200 w jednym, tu 200 w jednym, razem 400 w jednym. Chińska matematyka. No dobra. W lewej są jakieś panienki. Adventure Island 4, Contra, Crusader. Ile było części Adventure Island tak na legalu? Kilka było. DuckTales były. Ej, pójdź DuckTales. Są DuckTalesy? No to już kusie, że jest nieźle. Takie to było niezłe. Ej, słyszę. Dobra. Na razie brzmi... prawidłowo. Wow. Wiecie, że jest robiona część kaczyków wyśli? Na nowa seria? No. Jeden screen nie ujawniony dotąd. Wygląda całkiem spoko. Złoto! Jak się bije? Ja nie mogę, nie wiem co chodzi. Mogę tylko skakać? Ja żeby tam laską sprać, ja nie grałem, nie miałem... Już nie patrzę, na razie... Nie miałem Pegasusa, na razie nie mam żadnych... Był poszkodowany przez... Jest tu. Złoty. Na razie chyba mogę tylko... No nie no, ginę, uderzam w kolesia. Tu. 400 gier! 400! To chyba był... No idzie. Technicznie jest możliwe zmiana tego. No. I mówi 200 plus 200, tak jak na dwa banki. No, pewnie w jednym więc, nie dał więc rady. Może... To wiem. Może zadziałem to? Tylko szkoda, że nie wiem za bardzo jak... Może to muszę... Ej. A, to jest roślina. Nie wiem za bardzo jak mam się bić, niestety, bo... Bo nie, ten guzik B nic nie robi, a skacze, a B nic nie robi. Na chwilę nas padną gromy, bo nie wiemy grać w DuckTalesy, no ale przypomnę, no nie mieliśmy tego zysku. Jedźmy od końca. Na razie się nie powtarzają. Karateka? Na razie się nie powtarzają. Galaxian, Papaj, ej, ja to chcę chyba. Co? Ja chyba chcę ten kartę. Mówię, ten cały zestaw kosztował $45, czyli tak właściwie za kartycz po 30 zł. No. To ten jest chyba wygląda na wartego 30 zł. No. Ninja Gaider. Gaiden. Bomberman jest. To jest za dużo gier! Nie. Small Mario, no to już chyba jedna z tych przerobionych. No nie wiem, może wyszło coś takiego. Doughboy. Duck Egg. Dig Dug. Dig Dug. Arkanoid Spark. B-Wing? Magmax. Lot. O, ciekawe jak wygląda to. To jest kadwyka, no? No właśnie, ciekawe. A, normalnie w sumie widzę. Tak. Wow, zrobiłem obrót na tej! Wysiadł się troszeczkę i zrobiłeś pętlę. No tak, na A jest pętla, a na B mamy szczelę. No nie jest to może wersja automatu, ale... Tak, teraz gra bardzo zaskakująca, nie ma co udawać. To na drugim bank? No. Rolling Thunder. Indiana Jones? Indiana Jones? No, zobaczymy. Masz, zobacz.
The Young młody Indiana Jones, 92 rok. Nówka gra. Gra. No logo jak w serialu. Puszta. Music on, oczywiście. O kurde. A, to stary Indy. No, jak w serialu. Będzie chrzanił. No teraz mamy... Już go nie było chyba, nie? W późniejszych serialach. Chyba tak. Już tylko był sam młody Indy. Już tylko był ten starszy młody Indy, nie było tego młodego Indiego. No i sumie dobrze. Może i racja, no. Ten człowiek spotkał absolutnie wszystkich w tym serialu. Od Gandhiego do Lenina, naprawdę. Pan cały przekrój. Pan Picasso spotkał dwa razy. Jako młody, jako młody starszy. Mhm. Pamiętam. O! Rzeczywiście, szczęście jak ten. Jak jedna z... Nie, moment. Pancho Villa, no on tam pięknie. Kiedyś uciekł, tak, niby do Meksyku walczyć w rewolucji. On walczył w każdej możliwej wojnie, w każdej możliwej rewolucji. Na drugiej nie był, ale walczył z nazistami. To jest kto? Indy już ma bicz? No to jest chyba trochę naciągane. Wiadomo, że Indy dostał bicz w... Chociaż nie, no w harcerstwie był wtedy, więc... Bo... No to już jest starszy. Jeszcze w domu przecież był dostał bicz. Hmm. Znaczy dostał. No dostał. Co? Ej, złoto! Złoto. Aaa, kaktus! Jestem Indiana Jones. Nie straszne mi kule ani ogień, ale boję się kaktus. Słuchajcie, że tutaj granatami to... Kierunek, kamieniami może, nie wiem. Kaktus, moja jedyna słabość. My only weakness. Nie wiem, posążek. Wygląda jakbym trzymał. A, to jest zbierał, no. Ej, zbierasz, ale gdzie mój bicz? Uważaj na kaktusa. Nie, powiedzcie lepiej, gdzie jest mój bicz. Ja pewnie zamieniłem go na posążek, czy nie, to bez sensu by było. Nie, trochę bez sensu. Ja teraz zrobię pauzę. Uważaj. No tak, zapomniałem, że te kaktusy są śmiercionośne. To jest jakiś meksykański zatruty kaktusy. Na SNESie było dość podobnie, teraz mogę sobie dzisiaj bicz. A to bicz leżał co chwilę. Teraz jak nie mogę pić. Się z trochę gorzej. Jak teraz go pokonasz? Pięknie? Nie wiem, no. Z byka, nie wiem, nie mam pojęcia. Także 400 gier. Może selectem będzie przyłączał, nie trzeba lecieć. Kontra, kolejna. Super nie. Spy Hunter. Street Fighter 2010? Ryzyk, fizyk. No zobaczmy. Wow, myślałem, że sypię. Ej, naprawdę ma ten Street Fighter 2010 napis. Ty, jakiś kosmos. The Final Fight, to wszystko jest jasne. Dajesz, mały background. Dobrze, opuszczę to bogate intro. Target versus Kevin. No, nie wiem, czy mi się podoba ta gra. No, teraz spróbuj się pobiciować. No, grafika jest spoko. No, spoko, zaskakująco dobra. Wow! O, wrogowie są... Latające... Pomysłowi. Wow, widziałeś to? Nie, co to? Hej, mogę się przyczepiać do ścian. To jest jakaś taka gra na zasadzie jakiś aren. Który walczy z wrogami. Patrz. Mogę strać? Mogę. Ale jest za daleko. Ale raz? No. No to może nie. A dopiero jak otwiera gębę, trzeba może go tłuc. Możliwe też. Czy gębę. Ale strasznie ma zasięg. To jest skrzyżowanie granata z małżą. Mam takie wrażenie. No jest za sprytny dla mnie. No i... Wow, płynąłeś. No niestety. No nic, no nic, no pewnie wymaga jakiejś strategii. Grafika spoko. Nie spodziewałem się. Dobra, bo za chwilę wciągniemy, bo kolejny cartridge. Dobrze. Będziemy mogli sobie nagrywać 400 odcinków teraz. No wychodzi. O wszystkich grach, których nie znamy. Wychodzi. Kolejny cartridge to 340 w jednym. No... Kontra, 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 to typowa. Kontra. Trochę ale... ładniejsze menu. Wszystkie kontry. Tiny Toonsy są. Robocopy. Hot na Blood Wrestling. Wygląda na to, że też... Free Ice Boy, dużo gier. Są pocięte, jak widać, na poziomie. To pohakowane. Ale gier jest sporo, nawet nie widzę za bardzo, żebyś powtarzał. Nie, na razie wszystko w porządku. Donkey Kongi, Junior nawet jest. Door. Jigby. Door. Galaxia. Karateka tam się powtarza. Karatekę miałem na tym, na Commodorku. Nie, to jest ta sama gra, czyli... Zaraz zobaczymy. Tylko nazwa jest podobna. Popaj. Kurde, naprawdę dobre cartridge są były w tym zestawie. No, rzeczy samej. Warto było, nie wiem, 5 dolców, może więcej zwykłych. Tetris, dwójka. Sudoku, najważniejsza gra. Jump Jump. To chyba nawet alfabetycznie dziwo. To się chwali. No, skończy się na nie, jednak nie. Już mi się wydawało, że alfabetycznie. Movebox, I can remember. Bumper Jump. Aladdin 3. Gradius, Mystery. To są mesy. Gyros jest. Ciekawe, jak to Gyros na tym. Dobra. Coś na ostatnim samym, no prawie sam koniec. No, Gyros to jest wyznacznik dobrej jakości konsoli. No dobra, zobaczmy. Uuu. Ultra Software. Ultra Games. Jakaś uczciwa. Gyros. No, wiesz, nie?
Nie, to była popularna gra w automatach. Kontrolę. Może nie można wybór tego. Kontrolę. No okej. Okay. Okej, okay, no może tu grafika... O, chociaż nie, w porządku. Zresztą nie do końca ogarniał nawet kolejność. Kolejność planet. Posłuchaj muzyczki. Tak, okej, okay, no, sterowanie fajne. Jest... Wow, użyłeś jakiegoś super bonusa. Sterowanie jest w miarę okej, okay, chociaż rzeczywiście joystickiem... No z tego wygląda dużo lepiej, jest też płynniej sporo. Sprite'y mrugają. Mhm. Akurat NES wyciąga całkiem sporo sprite'ów naraz. Wow. To jest bonus. Teraz dostaniesz dwa strzały. O, masz. Gra jakby trochę... ja wiem, trochę szybciej dopuszcza cię do bonusa. Niż ta wersja... No, ciekawe, jakie są rodzaje sterowania. Może drugi rodzaj sterowania. To jest taki typowy kołowy. Ten, co jest po prostu standardowo na auto... U, jest na automacie. Jestem ciekaw, jak... Nie pewnie tylko lewo i prawo. No. No, to było duże ułatwienie, bo jednak, kurde, granie... Ja z drugiej strony, jak jesteś u góry, to lewo zamienia się z prawem. Pamiętaj. Więc, wiesz... No tak. Bus albo przewóz. Ale rzeczywiście, Jules wygląda całkiem. No, zostawmy go może. Albo będzie super mega jakieś giery z kosmosu. 100-in-1. Wygląda podobnie jak tamten. Nawet ma lady na 3. No. Wygląda podobnie jak ten drugi. Trzeba by dobrze sprawdzić, czy to nie są te same gry tak samo. No nie, tam na 100, ale ten miał czysta, więc... Ja nie mogę się przebijać. No dojdziemy do szybko. Sasa. Mario. Galaga. Excitebike. No okej. Lord Runner 2. Kung Fu. Golf. Milknuts. Donkey Kong. Arabian Nights pewnie. Popeye. Galaxia NNNN. Kurde. Karateka. Zaraz sprawdzę. W końcu jakiś dobry zakup. Zaraz sprawdzimy karatekę, czy to jest na pewno ta gra, która myślę, czy to wygląda na nazwa? Nie, no wygląda. Wyglądała jak karatecznie, wygląda jak europejska gra. Tak, to jest karateka! Na początku chodzi... trzeba się ukłonić. Biega. Biega równie szybko jak na tym. Czurwa, to jest co to jest? Nie umiem do końca grać w to. Jak większość gier opartych na karate chodzi bardziej o... odległość, technikę, niż on uczenie. Jak może w International Karate. No, dość podobnie wyglądał do tych jak w trudnej kwestii. Ładnie, mniej... ładnie koleś chodzi, poczekaj, nie ma tak, sensu. Tak, ja teraz nie chcę powiedzieć czegoś głupiego, ale to zrobił albo twórca późniejszy Underworlda, albo późniejszy twórca Rebecca. No, bo jest... No, a nawet koleś ma podobną w sumie do tego Underworlda fryzurkę. Czym się wydaje? Nie, ale... Tu może jakoś właśnie przejść w typ... A mogę się upolnić? Bo to jest tryb walki, a to jest tryb... biegu. Biegnę. A mogę biec z tyłu? Nie mogę biec z tyłu. No biegnie rzeczywiście tak całkiem. A, to jest ten. Wysyła na ciebie swojego zioma w jakimś niebieskim hełmie. Ej, to ma kurde, jakąś taką fabułę dosyć widzę. Tam jest jakaś fabuła, która jest pewnie wyświetlna. Rzadko jest tak, że widać, że ktoś ci wysyła na ciebie przeciwnika. Jeszcze kurde, on biegnie. Rzeczywiście widać taki wpływ trochę... Chyba do łoga, bo ktoś rzeka, no w sumie. Trudno powiedzieć. Się pojawia, się procypnisz. Nie, biegnie, on biegnie do ciebie, ty biegnie do niego. Spotkacie na środku. Kurczę, daleko. Wow, już widać, jest na górze jest mapa. No, czemu się nie kłaniasz, Leszku? Bij się! Razem z buta? Nie mogę. A! Teraz, o, nie, przewalimy. To był mylny błąd. Tak to zwany. Był mylny błąd, no. Koniec. Hand. No i to było... Jak to w japońskim kinie? Tak, to było dobre, to było dobre, to było naprawdę. Piper. Aladdin 3, czemu 3? Aladdin w ogóle? No pójdź. No, Aladdin. No dobra, początek wygląda dosyć nie zachęcająco. O kurde. Okej, dobra. Super. Ptoki. Czad. Pszczoły pustynne. Czad, naprawdę czad. Trzeba z łuku chyba. Do czegoś podobnego do łuku. Wielbłądy. Nie, no to okej, no gra może... Jedzie po tytule trochę, ale z jaką grę no spoko, no. R-Type taki tylko, że w Arabii. Nie, low-techowy. Tam jest kolor w pelerynce, Superman, tylko leci w sobie kamery, nie wiem czemu. Tak wow, wygląda. Zrobiłeś trudno. Wygląda jak Space Ghost. Troszkę. Wow! Spadłem. Spadłeś niczym Rick Dangerous. Tecmo Bowl. Kurde, no nie wiem, powiem ci, że będziemy musieli zrobić teraz 2863 odcinki poświęcone grom na... Galaga na wszystko. Masz bystre oko, ale... Galaga? No. Żeby nie przedłużać, to pewnie ostatnia gra będzie. Taki trochę dynamiczniejszy galakcja.
No bo dokładnie taki sam jak Galaxian. Go! Dynamiczniejszy Galaxian. Chociaż... No, już jestem ready. No, dynamiczniejszy. On się układają, elegancki. To była Galaga, tak? To jest pierwszy Galaga czy Galaxian? A nie opowiedzcie. Tutaj ewidentnie ten wybór gier jest całkiem fajny. No tak, ktoś się nie bał i zamiast dawać 5 gier i całą resztę przeróbek, z wyjątkiem tego jednego katy, to ktoś faktycznie tutaj poszedł na jakość i walnął cały katy, czy porządnych gier. No. Porządnych, dobrze dobranych gier. Po porównaniu tego, co ostatnio Hrabi przyniósł, jak graliśmy na Pegasusie, to gry są chyba lepsze. A po prostu mieliśmy szczęście, albo mieliśmy po prostu czego wybierać, co nie? No tak. Wybraliśmy w sumie tytuły takie w miarę... Kojarzymy chociaż ze słyszenia. Tak. Tak, po prawdzie to są wszystko chińskimi znaczkami opisane, ale na stronie, gdzie to kupiłem, można ściągnąć sobie nawet ten angielską listę i wydrukować, co chyba zrobię, bo poszukiwanie tego po kolei traci... Challenging stage. I mam nadzieję, że ten Pegasus, w przeciwieństwie do tych okropnych, dostępnych na polskim rynku podróbek... Potrzyma dłużej niż kilka godzin. Już mi się bardzo podoba obraz. To jest zdecydowanie lepszy. Ładny, stabilny, nic nie śnieży, nawet tutaj na... chociaż się przełączamy przez urządzenia nagrzewające. No. To nie ma straty jakości. To jest bardzo fajnie, bardzo fajne kolory. Jest całkiem nieźle. Także jestem zupełnie pod dużym wrażeniem. No co, pewnie będziemy jeszcze dużo używać, będziemy mogli w końcu, nie wiem, pokazać może. No dokładnie. Następnym jakimś. Ale tanków nie widziałem, trzeba znaleźć tanki. Były tanki, na pewno były tanki. No muszą być tanki. Nie, nie szukajmy teraz, dosyć. Także dziękujemy za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Borg, MFX, racjonalnie.